influencerzy. Osoby, które ludzie między 10 a 30 rokiem życia widują częściej niż własną matkę. Ich piękne twarze błogosławią cię, gdy wchodzisz na Instagrama chwilę po przebudzeniu, niczym miłość twojego życia całująca cię w czółko na dzień dobry. Kompletnie bezinteresownie i nie po to, by zwiększyć zaangażowanie na ich nudnych profilach. Pytają, co jedliście na śniadanie, jaki jest wasz ulubiony serial i czy zamówiliście już coś z fast fooda, którego ich personalny trener nienawidzi, ale naprawdę dobrze płacą, więc go reklamują. Zwracają się do ciebie niczym twoi przyjaciele, a przecież prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziś poruszymy temat, o którym każdy już coś powiedział i zastanowimy się, czy niektórzy w ogóle powinni. Wow, Marcin! This is exactly what I'm talking about. Jeden raz, just be so nice, Marcin. Okej, pierwsze pytanie. Czy boicie się kamerów? Nie. Ja też nie, ja totalnie mam walone. Co to są za pytania? No nie, no ja do Włochy pojechałem w poniedziałek i jakby żyję, no. Tak malutki procent ludzi umiera na koronawirusa i to wszyscy są powyżej 80, nie wiem, no 60 roku życia, w sensie w większości. Zaczynam ten film ważnymi słowami Marcina Dubiela opublikowanymi 2 dni przed pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Nie dlatego, by zarzucić mu, że nie jest jasnowidzem, bo bez odpowiednich kompetencji być może trudno jest przewidzieć, że rozprzestrzeniający się po całym świecie śmiertelny wirus jest jakimś cudem w stanie dostać się do Polski. Być może. Ale te słowa i wszystko, co się działo po nich w naszym pięknym kraju, w bardzo poetycki sposób obrazują pewien zgrzyt. Z jednej strony mamy globalny kryzys, zarówno zdrowotny, jak i gospodarczy, który nie tylko zmienił naszą rzeczywistość, ale jest realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Z drugiej ludzi, których kariery opierają się na ciągłym istnieniu w sferze medialnej, którzy muszą ciągle coś postować, ciągle coś mówić. I ta kombinacja to przepis nie tylko na tego okropnego steka, którego zrobił Marcin Dubiel, nie mogący wyjść do okna na obiad, ale też na katastrofę. Jeszcze pizza to, o, to jest takie pizza super. Możemy zjeść na 4 rano, jak będzie jeszcze dobra. Księżyc różowy. Szpilak. Ja pojedziemy na nogę, proszę. Jednym z głównych problemów, jakie zaobserwowałem u niektórych celebrytów, jest to dziwne poczucie, że problem nie do końca ich dotyczy. Z jednej strony bardzo cool i na czasie jest być świadomym influencerem, który promuje gdzie się da hashtag zostań w domu. Z drugiej strony życie niektórych było tak długo uregulowane tylko pod punktami kontraktów, które podpisują z różnymi markami, że nie są w stanie pojąć, dlaczego mają w ogóle hashtag zostać w domu. Tak jak Olciak, Little Monster i ich dwie koleżanki, które kilka dni temu w świetle coraz większych ograniczeń postanowiły się spotkać. Jezus, Olka! Nie po to, by pracować, nie po to, by komuś pomóc, ba, zaryzykowałbym stwierdzenie, że wszystkim zaszkodzić. Głównie sobie. I to naprawdę poetyckie, że Olciak jest w stanie tego samego dnia zapostować hashtag zostań w domu i zrobić live'a. Nie w swoim domu. Kilka chwil po spamowaniu na Instagramie, że poszły do Starbucksa. Nie jestem pewien, czy influencerki tego kalibru oznaczają cokolwiek bez otrzymania za to hajsu. Proszę, możecie wspierać, ja kocham Starbucksa i będę go wspierać całym sercem. Zgodnie z ideą wspierania tych najmniejszych biznesów, które mogą upaść przez brak ruchu w miesiącu. I nie wiem, czy w treści takiego oczywiście czysto teoretycznego briefu była wzmianka o tym, że akurat w Starbucksie to nie ma opcji zarażenia się. W Starbucksie... Nie ma opcji się zaranić. Zresztą w ogóle to był bardzo obfity dzień w wychodzenie z domu naszych bohaterek. Bo dopiero co usłyszeliśmy, że w Pumpkin Spice Latte odkryto szczepionkę na koronawirusa, by z drugiego planu zaczęły dochodzić trochę nieśmiałe, jednak wychwytywalne pomysły. Może chodźmy po nuggetsy. Ja pojedziemy na nuggetsy, proszę. Nie rozumiem, jak mało wyobraźni i takiego poczucia jedności ze społeczeństwem trzeba mieć. I ogólnie izolowanie paradoksalnie zdaje się sprawiać największy problem osobom, którym do przeżycia wystarczy kamera, internet i oni sami. No bo bardzo łatwo napisać ckliwy opis o tym, jak to warto zostawać w domu i o siebie dbać, a trudniej podjąć dojrzałą decyzję. Decyzję, że może w takich czasach czasem warto odpuścić. No ale może w domu X, w Macu, w Starbucksie i w Rossmanie naprawdę po prostu nie da się zarazić.
nagrywam codziennie przez tę kwarantannę vlogi, co się będzie działo, co się będzie działo. Bo... Kinia Wiczyńska to tiktokerka z ponad 2 milionami followersów, która albo nie zna angielskiego na tyle dobrze, by napisać I'm bored, albo jest bardzo świadoma swojej charyzmy. Kinia 15 czerwca postanowiła podzielić się ze światem, bo jak sama mówi... Nie, no ja będę z wami szczera, przecież wiecie, jaka ja jestem. Że do szpitala, w którym pielęgniarką jest jej mama, przyszedł ktoś, kto być może jest nosicielem Azuri. No i oczywiście trafił się jakiś człowiek mądry, który z obawami koronawirusa poszedł normalnie do szpitala. Przez co jej mama jest teraz w szpitalu pod kwarantanną, aż wykonane zostaną testy. I teraz cała ta epidemia, cały ten zuriz... Kurde, nawet nie wiem, od czego ja mam zacząć, jeżeli oglądacie mnie na Instagramie. Tak. Dość przerażająca perspektywa, nie tylko z powodu troski o zdrowie najbliższych, ale i swoje, bo jak udało mi się wywnioskować z vloga z kwarantanny dzień drugi, Kinia mieszka z rodzicami. Bycie pod jednym dachem z osobą wykonującą taki zawód, w takich czasach, w takim miejscu, to sytuacja dość poważna i wymagająca raczej sporych pokładów odpowiedzialności. No i Kinia słusznie opowiada o zapasach, jakie zrobiła na czas swojej izolacji. Na przykład 6 paczek chipsów. Normalni ludzie, wiecie, wykupują ryże, makarony. A co kupuje Kinia? No mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na swoim Instagramie głośno mówi hashtag zostań w domu i twierdzi, że... Nie ma co przesadzać. Jeżeli chodzi o ten hasz, takie w ogóle zostań w domu i to takie preferowanie tego, żeby zostać w domu, nie wychodzić, no to ja oczywiście jestem za tym, ale bez przesady. Jedź ze swoim ojcem na zakupy. Jadę kupić moje ulubione napoje, bo tylko tam w Carrefourze one są. Na miejscu czeka przy aptece na nas Sandy, moja psiapsi, i potem jedziemy do mnie i nigdzie nie wychodzimy. W tym samym filmie, chwilę po ogłoszeniu, że jej matka mogła mieć kontakt z Kimanorem, no ale najwidoczniej nie tylko. W Starbucksie to nie ma opcji zarażenia się. 2 dni po tym dramatycznym filmie, na koniec którego okazuje się, że tamten człowiek jednak nie był zarażony. No ale clickbaitiku nie zaszkodzi. I 1 dzień po prezentacji tych ogromnych zapasów, które Kinia wykonała, aby nie wychodzić z domu, wychodzi z domu. Wyskakujemy teraz do Rossmana. Wyskakujemy szybko do Rossmana, ale wy pamiętajcie, nie wychodźcie z domu. Ale w ogóle dużo ludzi, kurde, mają nie wychodzić z domu, oni tak, tak wychodzą. Tak, tak, no. Ja rozumiem, do pracy czy coś, nie? Kurwa, nie wiem, jak to się mogło stać. Pamiętajcie, wy nigdzie nie wychodźcie, jeżeli nie musicie. Idziemy do Rossmana, wejdziemy, bo jeszcze w Hebe ogółem ostatnio przecież byłam. Wszyscy mieli nie wychodzić, a my wyszliśmy i jest dużo ludzi. Jak do tego dochodzi? Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to cały świat będzie zarażony, jak ludzie będą tak robić. I wiesz, jakby był inny sposób, no ale przecież ty, to nie oni. Wystarczy, że napiszesz hashtag na Instagramie i będzie okej. Okay. Masz 2 miliony followersów na TikToku. Twoje życie się tak zmieniło. Jak to w ogóle się stało, że ja jestem tu, gdzie jestem? Zmieniło się do tego stopnia, że jesteś w stanie stwierdzić, że dzisiaj nigdzie nie wychodzimy. Naprawdę nigdzie nie wychodzimy, no. Będąc na zewnątrz. My teraz szybko tylko jedziemy do Rossmana po maseczkę, bo robimy dzisiaj sobie taki spadej, więc tak naprawdę nigdzie nie wychodzimy, no. I wiesz, naprawdę nie będzie przesadą. Bez przesady. Jeśli nie będziesz odbierała mamy z tego szpitala chwilę po tym, jak wyjdzie z kwarantanny. Razem ze swoim ojcem i swoją przyjaciółką, wracając prosto z centrum handlowego. Wziąłam płyn antybakteryjny i ją wypsikałam. I ją wypsikałam, to już za nie wejdzie do samochodu. A przez następne kilka dni nie będziesz się spotykała najpierw z jedną przyjaciółką, by nagrać filmik, a potem z 2 innymi, aby wykonać tak ważną rzecz, jak pójście na plażę. No ale może będąc influencerką, po prostu... Nie powinno się mieć tej wyobraźni. Zaplanowałam ten wyjazd już dawno, żeby spędzić czas z mamą, bo ją bardzo kocham, więc poleciałyśmy i wyszło jak wyszło. Ach, Marta Rentel, znana jako Marti Renti. To taka fitnessiarsko-instagramowo-tiktok-youtubowa influencerka, o której ostatnio zrobiło się głośno, bo bardzo narzekała na negatywne komentarze. Pewnie zapytacie, dlaczego narzekała na negatywne komentarze? Czy powiedziała coś nie na miejscu? Niestety nie. Może tak jak Olciak i Little Monster spotkała się w kilka osób i zrobiła live'a.
Chciałbym. Jest mi zimno, dlatego jestem w kurtce, bo wróciłam właśnie z Dubaju. Byłam w Dubaju i wycieczkę kupowałam dłuższy czas temu już. Wtedy się zaczynały pojawiać jakieś informacje o koronawirusie w Azji. Potem jakieś przypadki w Polsce, coś tam we Włoszech. No i jak już wyjeżdżaliśmy, byliśmy na lotnisku, to zaczęliście na moim Instagramku pisać mi, że jestem na lotnisku, że nie mam maski. Czy się nie boję? Czy ja miałam nie lecieć do Dubaju? Tylko dlatego, że jest tam, nie wiem, dwie czy trzy osoby zakażone. No też bez przesady. Nie wiem, Marty Renty, ludzi musiało srogo popierdolić, że mają jakiekolwiek wątpliwości. Ciekawe, skąd te negatywne komentarze? Czemu ludzie są tacy pełni jadu? Ale bardzo dobrze podsumowałaś tych hejterów, że uciekasz do Dubaju właśnie przed takimi negatywnymi komentarzami i przed Sullivan. Szkoda tylko, że Zulif w Dubaju był miesiąc przed pierwszym przypadkiem w Polsce. Miesiąc przed twoim pierwszym zdjęciem z Dubaju. Naprawdę dalej próbuję zrozumieć oburzenie ludzi. W końcu widoki z balkonu, na którym usiadłaś chętnie przełamując strach. Czego się bałam najbardziej w Dubaju, to bałam się dwóch rzeczy. Przede wszystkim bałam się trochę wysokości. Były o wiele więcej warte niż bezpieczeństwo twoje, twoich bliskich i wszystkich na świecie. Zresztą po wyjściu z dwutygodniowej kwarantanny Marty Renty robi same przemyślane rzeczy, takie jak ten TikTok, gdzie ciastko prosto z ręki jej koleżanki ląduje w ustach. Trzeba być ostrożnym i nie bagatelizować. Jakieś tam higiena podstawowa, którą trzeba zachowywać na co dzień, to jest bardzo dokładne mycie rąk. Nie wkładanie ich do buzi. I w sumie całą tą bardzo przemyślaną podróż można podsumować właśnie tym TikTokiem. Ale nie winię cię, Marta, bo na pewno musiałaś po prostu wywiązać się z tego miliona oznaczeń podróże z Hubertem, więc tego wyjazdu najzwyczajniej w świecie nie mogłaś odwołać, bo to by wymagało jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wiesz, takiej, która się nie ogranicza do napisania hashtag zostań w domu, będąc na kurwa innym kontynencie. Nie mogłam tego przewidzieć! Nie mogłam! No a przecież nie można przestać pompować kontentu. Człowiek chciałby po prostu totalnie być sobą, rozumiesz? Powiedzieć, co sądzi, i ja wiem, że każdy rozumie, o co mi chodzi, ale dla zasady ludzie się czepiają małym po prostu dupereli. W legendarnym już Instastory na profilu mojej ulubionej internetowej pary Fit Lovers w sercu moim product placement, niedawno mogliśmy zobaczyć listę bardzo ciekawych rad na temat zwiększania odporności. Wstępnie, czytając o jedzeniu owoców i odstawianiu fast fooda, pomyślałem, że może Mateusz Janusz po prostu jakoś nie dosłyszał na temat, nie wiem, czegoś takiego jak światowa pandemia. Ale niestety ostatnie zdanie na samiutkim dole uświadczyło mnie w przekonaniu, że No nie. Jak większość z was zapewne już wie, Fit Lovers uznali, że włączą się jako influencerzy do walki z Iwaną Rochazuri, dając swoim obserwatorom bardzo dziwnego i troszkę nielogicznego fake newsa o tym, jakoby rzekomo Zuri umierał w temperaturze 27 stopni. Nie wiem, czy fitnessowe świry często opuszczały przyrodę w klasach 1-3, ale chyba nie muszę wam tłumaczyć, czemu wiele aspektów tego pomysłu budzi pewne wątpliwości. Co ciekawe, BBC twierdzi, że dotarło do człowieka, który pierwszy zapostował te informacje w internecie. 84-latka o imieniu Peter, który twierdzi: everything I posted, I believe genuinely to be the truth and factual. Wszystko, co zapostowałem, jest według mnie prawdą. Bardzo dobre źródło informacji, Pamelo i Mateuszu. Nie wspominając, jak bardzo podważa wasze kompetencje jako ludzi mówiących, co jest zdrowe, a co nie, niewiedza na ten temat. No ale jedno dodatkowe wyszukanie, powiedzmy Google, odciągnęłoby was od bardziej istotnych w tym momencie rzeczy. Takich jak nagrywanie trendów z TikToka, czy filmów o tym, jak nie przejmować się opinią innych. Cóż, pierwszym krokiem byłoby posiadanie chociaż odrobiny pewności, że to, co piszesz do ponad miliona followersów, jest prawdą. No ale może taka gra w rosyjską ruletkę zdrowiem innych to pasja Fit Lovers. Błędne rady o siuri, robienie salt kończących się kontuzjami widzów. No i te piosenki.
Tym bardziej nie oszukujmy się, pod kogo wasze filmy są robione. Na eventach z galerii handlowych nie widzę zbyt wielu krzyczących dwudziestoparolatków. I oczywiście nie chodzi o to, że nie macie widzów z innych grup wiekowych. Uczestnictwo w dwóch programach telewizyjnych na pewno temu pomaga. Ale nadal, jeśli ktoś powyżej 13 roku życia słucha utworu El Wariatka i nie ma pewnych wątpliwości co do własnej egzystencji, podobno brak smaku to jeden z objawów wirusa, więc może warto się przebadać. No ale żadna medialna wpadka nie jest pełnoprawnym social media ze sraniem się bez przeprosi. Dzisiaj taki nietypowy filmik. Jak zresztą nauczył nas Filip Heiser, z którym Fitlovers nie tylko współdzielą udział w America Express, ale też brak umiejętności odpowiadania za swoje słowa i wyciągania wniosków. W skasowanym, przywróconym i znowu skasowanym filmie Fitlovers, jak starzy wyjadacze, obracają kota ogonem, twierdząc, że może coś tam nie do końca trafnego powiedzieli. Nie wiem, za co to jest tragedia, ale no nie myślałam wtedy, zrobiłam to bardzo szybko. Bardziej mi chodziło o takiego fake newsa, który wtedy panował i ja to słyszałam od wielu ludzi. Jestem pewna, że wy też słyszeliście. To ja napisałam o tych 27 stopniach. Naprawdę, 27 stopni woda czy herbata nie zabije nas, ale ten hejt, ta nienawiść... Ale powinniśmy bardzo porozmawiać na temat hejtu w internecie. To, co dzieje się w tym momencie naokoło, jest dużo ważniejsze niż ta informacja i... Tutaj trzeba się bardziej jednoczyć niż szukać winnych. Ja usunęłam to story, napisałam, że to był fake news, wkleiłam jeszcze grafikę o fake newsach, jakie są aktualne mity. Wkleję link do wywiadu z doktorem, gdzie on mówi o tym, że picie wody jest ważne. Woda ciepła, gorąca, że lepiej pić tę herbatę, bo wtedy jakby woda przepukuje przełyk. Jeśli mamy tam jakiegoś, on przechodzi dalej do żołądka i tam kwas solny się z nim rozprawia. To jest prawdą, ale ta woda nie musi mieć 27 stopni, nie musi mieć 28, może być to zwykła woda, nie wiem, może mieć 15 stopni, może mieć 30. Kochani, skasowaliśmy poprzednie story z fake newsem i teraz jako zadośćuczynienie zapostujemy listę innych fake newsów, na które trzeba uważać. A, no i jeszcze jedno. Oczywiście nie chodziło o picie wody w 27 stopniach. Ona może być w jakiejkolwiek temperaturze. Chodziło o to, że picie wody częste zabija wirusa, przepłukując go do żołądka, który go trawi. Wiecie, kiedy przepraszacie za rozprzestrzenianie jednego fake newsa, w tym samym filmie dobrze nie jest powiedzieć kolejnego fake newsa. Obecnego na tej samej liście, z którego wzięliście poprzedniego. Także jeśli uważacie, że nie należy pić wody, no to mylicie się. I w czasie wirusa jesteśmy stworzeni z wody, więc nie pijesz wody, umierasz. No taka jest prawda. No ale może istnieje jakaś zasada, o której po prostu nie wiem. Może od momentu, kiedy pierwszy raz zaczniesz pojawiać się w telewizji, jesteś zobligowany do pierdolenia głupot. Tak jak Monika Zamachowska, znana mojemu pokoleniu jako Monika Richardson, prowadząca programu Europa da się lubić. I spytacie, 27 stopni? Nie. Witamina C? Ojej, nie. Wiem, że bardzo się martwicie. Sama jestem załamana zamknięciem szkół, odwołaniem premiery teatralnej męża, moich spotkań operowych. Niestety wygląda na to, że musimy wytrzymać. Myjcie ręce, dezynfekujcie przedmioty, których dotykacie, szczególnie metalowe, a potem wejdźcie na stronę www.nowak.pl i skorzystajcie z przekazu energetycznego. Przyjaźnię się ze Zbyszkiem Nowakiem od 25 lat. Wiele razy uchronił mnie przed chorobą, również przed atakiem paniki. Wierzę w energię i dobroczynny efekt jej działania. Polecam wam kontakt. Trzymajcie się. Nigdy nie myślałem, że jeszcze kiedykolwiek w życiu, tym bardziej w świetle tego, co się dzieje na świecie, znowu zacznie mnie nawiedzać. Mój koszmar z dzieciństwa. Ręce, które leczą. Teraz odrywamy ręce, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy.
I wiem, sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, być może wymaga więcej wsparcia niż skakania sobie do gardeł. Tym bardziej, że warto zachować dwumetrowy dystans. Ale uważam, że najważniejszą lekcją, jaką chciałbym, żeby ludzie wyciągnęli z tego filmu, jest to, że czasem nie zaszkodzi powiedzieć nie wiem. Wtedy naprawdę korona wam z głowy nie spadnie. Tylko po to nagrałem ten film, żeby powiedzieć to ostatnio. Także dziękuję. Zadzwońcie do babci, myjcie ręce i patrzcie na ręce innym, bo sytuacje takie jak ta najłatwiej się wykorzystuje. Robiąc research do tego filmu, jedną z bardziej cynicznych i obraźliwych dla człowieczeństwa rzeczy, jakie było mi dane zobaczyć, jest to, co wyprawiają niektórzy